W cyklu Nasz Nowy Świat czytam list Marty Godyń. Witam serdecznie, kochani. Chcę podzielić się z wami, jak widzę nasz nowy świat. W nowym świecie jest szacunek, prawda, braterstwo, uczciwość i miłość. Każdy, kto przychodzi na świat, jest otaczany bezwarunkową miłością. Każda mała istotka ma analizę astrologiczną, dzięki której łatwiej jest żyć i rozumieć życie. Wszystkie istoty to bracia i siostry, nie ma podziałów. Każda żywa istota jest traktowana jak brat czy siostra, nie ma znaczenia, czy to motyl, drzewo, słoń czy człowiek, a może będą istoty dotąd nam nieznane. Każdy z nas uczy się i poznaje świat i co jest celem istnienia. Nie ma dualizmu, pieniędzy czy też towarów tak naprawdę niepotrzebnych bibelotów. Jeśli już, to są rzeczy, które mają symbolikę, znaczenie czy jako pamiątka lub przydatnych do pracy czy transportu i tym podobne. W nowym świecie będziemy widzieć aurę i po niej będziemy poznawać nasze uczucie. Jeśli chodzi o jedzenie, to będziemy tylko jeść tyle, ile nam potrzeba. Będą dorodne warzywa i owoce, które w zupełności będą nas zaspokajać. Rośliny będą traktowane z godnością i miłością, także jak istoty. Będzie harmonia. Wszyscy będą się uczyć od wszystkich. Nie będzie to polegało na tym, kto więcej wie, czy kto mądrzejszy, to jest lepszy. Będziemy sami chcieli się uczyć i pogłębiać wiedzę. Istoty będą chciały się spotykać i być razem, śpiewać, tańczyć, pomagać i uczyć się razem. Będzie po prostu błogość. Życie to będzie przyjemność, a nie walka o przetrwanie. W tym świecie będzie inna technologia, bardziej wychodząca z nas i ziemi oraz kamieni i kryształów i wody czy powietrza i wiatru. Będzie to wszystko naturalne, tylko musimy to odkryć, powolutku, dojdziemy do tego. Myślę, że będzie to szybciej niż nam się wydaje. Ja po prostu czuję ten świat i wiem, że tak będzie, kochani. Życie jest dopiero przed nami, a Mama Ziemia nam się objawi cała i zdrowa. Zobaczymy, jaka jest naprawdę bez ucisku ciemnych sił. Przed nami kopalnia wiedzy i odkrywanie naszych mocy. Także będzie bardzo ciekawie. Choć moim zdaniem już jest ciekawie, mimo wszystko. To, co teraz się dzieje, to po prostu musi się wydarzyć, ponieważ inaczej nie obudzimy się jako ludzkość. Ja widzę tylko dobro dla nas. Nie boję się jakoś podświadomie. Wiem, że damy radę, kochani. Często mam żywe sny i mam przekazy, tylko nie mam pojęcia od kogo. Myślę, że od mojego wyższego ja. Ostatnio miałam przekazane, że powinnam żyć jako dusza, a nie jako ciało. I po przemyśleniu zgadzam się z tym w 100%. Myślę, że tak powinniśmy żyć, skupiać się na duszy i z czym tu zeszliśmy i po co. Przekazów mam wiele, dużo, dużo by pisać, ale może o tym innym razem. Kochani, nie bójmy się, bo czeka nas wielkie wyzwolenie. Porzućmy nasze ziemskie niby majtki i dobrobyt. To tak naprawdę nie ma znaczenia teraz. Nasza będzie cała Ziemia w lepszym wydaniu. A tak naprawdę już żyjemy w innym wymiarze. Każdy z nas zapewne, kto śledzi między innymi ten kanał i szuka prawdy, rozwija się duchowo i poszerza świadomość, niesie światło. To jest już wyżej niż 2 lata temu.
To jest niesamowite, jak świat i postrzeganie świata zmieniło się w moim wypadku. Mam wrażenie, że cały czas pcha mnie jakaś siła. Parę miesięcy temu zdałam sobie z tego sprawę, że trwa to od zawsze, tylko tego nie widziałam. Otwórzmy nasze serca na wszystko, co nas otacza. Mam taką wizję, że siądziemy kiedyś w cudownym gronie, w cieple ogniska i będziemy się śmiać ze starego świata i jak ciężko rozmyślaliśmy nad tym, co będzie i co nas czeka. A to będzie jak śmieszny film i każdy będzie miał swój odcinek do opowiedzenia. Pozdrawiam Was serdecznie, moi kochani. Marta Godyń z Niemiec.